Dzień dobry. Słuchajcie, jest sobota rano. Muszę wam to pokazać. Zobaczcie, jak jest pięknie. Cały czas sypie. No, powiem wam, że akurat na to czekałam. Jak zobaczyłam w prognozie, że ma sypać śnieg, to czekałam na to. I już widziałam w nocy, że zaczęło sypać o 12. Są piękne, białe drzewa. Jest taki zimowy klimat, w ogóle się ochłodziło. Jest pięknie. Czekałam na to, naprawdę. Nie widać kiwontu. I zobaczcie, jak tam daleko takie... wszystko ośnieżone. Także przed nami ostatni dzień. Taki pełny w Zakopanem. I na pewno pójdziemy gdzieś na spacer, żeby, wiecie, zobaczyć jeszcze tę piękną zimę. Ja wiem, że nie wiem, w całej Polsce to chyba już wiosna, po prostu wszystko, cały śnieg się roztopił. Widziałam też zdjęcia z Warszawy i ja chyba już mówiłam wcześniej, że ja nie przyjmuję tego do wiadomości troszkę, ja to tak trochę wypieram. Jestem tu i teraz i tu jest po prostu pięknie, tu jest zima, więc ja się napawam tymi widokami i cieszę. No ale ta dzisiaj taka niespodzianka, wiecie co, bo cały dzień, cały tydzień było słońce i w prognozie właśnie te 12 stopni, wiecie, 10, 12, 9, no ale generalnie po prostu pełne słońce, nie było dnia, żeby padało, nie było po prostu złego dnia, także generalnie pogoda super, ale jak zobaczyłam, że właśnie w sobotę ma padać śnieg, to tak czekałam i tak liczyłam na to, że wiecie, że ta prognoza się nie pomyli, bo to często jest tak, że coś pokazuje, potem się okazuje, że w ogóle nie dziś, tylko w poniedziałek, albo że w ogóle jednak nie i słońce. I jak zaczęło wczoraj wieczorem padać, widziałam, wiecie, tak sypał delikatnie śnieg, tak przy latarni, tak pięknie wyglądało. No i jest biało. Także dzisiaj ma chyba cały dzień sypać, także może jeszcze tutaj nasypać. No. No, także dzisiaj ostatni dzień właśnie przed nami, co prawda jakichś tam planów wielkich nie mamy, dlatego że grupa nam się trochę podzieliła, niektórzy idą w góry, tak na szczyt, no a niektórzy nie, także co, wczoraj też graliśmy w grę, powiem wam, że ten Rumikub to emocje naprawdę duże wzbudza, także wczoraj była też taka ostra walka, no. Dobra, także słuchajcie, ja idę zaraz na śniadanie w ogóle. Jestem niewyspana, powiem wam, że przestałam się tutaj wysypiać, dlatego że zaczęliśmy wstawać bardzo wcześnie i tak to się potem kończy. No a ja prawie książkę skończyłam czytać i też właśnie, no też trochę dlatego, bo siedzę wieczorami i czytam. No ale dobra, odezwę się do was później, także tak miły początek dnia. Ja wiem, że pewnie jak wy to będziecie oglądać, to już będzie po prostu wiosna pełna. Tak się spodziewam, bo to pogoda taka jest, ale... ale tu jest tak, także... Thank you.
jest jeden z najpiękniejszych dni podczas tego wyjazdu. Zaraz po Kasprowym. To jest najpiękniejszy dzień. Ja nie mogę przestać robić zdjęć. Po prostu jest przepięknie. Taka zima. Jest cudownie. Już jest ciemno, zaraz zbieramy się na kolację. A ja się nie odzywałam w zasadzie, ale coś wam chciałam powiedzieć, bo mówiłam wam, że wzięłam sobie ten krem z filtrem, w ogóle tutaj ciemno jest w pokoju. W każdym razie wzięłam ten krem i gdybyście chcieli wiedzieć, jak się sprawdza, to powiem wam, że naprawdę ten filtr jest wysoki i naprawdę działa. Ja go używam od początku tego wyjazdu, gdzie powiem wam, że już pierwszego dnia, kiedy poszliśmy do Doliny Kościeliskiej, kolega sobie opalił twarz, dlatego że było takie słońce i tutaj wiecie, przez cały wyjazd w zasadzie było takie ostre słońce, które na pewno opalało, ale właśnie przez to, że ja stosuję filtr, to nie miałam żadnych problemów. Także widziałam, że po prostu moja skóra się w ogóle nie opaliła, więc ten filtr działa. Jeśli zależy wam na czymś, co na pewno ochroni waszą skórę, to myślę, że jest naprawdę fajny, a więcej wam poopowiadam już jak będę nagrywała takie porównanie filtru, bo mówiłam wam, że zrobię coś takiego, więc ten wzięłam właśnie tutaj na wyjazd, żeby go przetestować, ale jeśli właśnie chodzi o ochronę, to naprawdę uważam, że jest bardzo dobry i też bardzo fajny, fajnie się go używa. Także mogę wam go polecić, a tymczasem uciekam na kolację i na wieczór, kolejny wieczór gier. Słuchajcie, jest środek nocy. Środek nocy i trzeba wstawać. Księżyc jest taki jasny, a nie wiem, czy słyszycie te ptaszki, które tutaj śpiewają. No dobra, przyszedł ten moment, że wracamy. Już widzicie, był wschód słońca. Także jedziemy. To co? To pa pa. Widzimy się już niedługo. Przyjechaliśmy już i właśnie odwieźli mnie do domu, także jestem, ale dziwnie, w ogóle nie było mnie tutaj, mam wrażenie, tak długo, cały tydzień, no jestem już, także droga była super, w ogóle nie staliśmy na Zakopiance, bo wyjechaliśmy wcześniej rano, więc żadnego korka, jechało się naprawdę rewelacyjnie. Pogoda taka, no w Zakopanem jak wyjeżdżaliśmy, to było słońce w ogóle i było piękny widok, piękne niebo. I Giewon wyglądał przepięknie. A tutaj jest tak, coś popaduje, jest tak, wiecie, mega zachmurzone niebo. Także muszę się ogarnąć.
pranie w ogóle zrobić, także wiecie, ogarnąć po prostu te rzeczy, które przywiozłam. Mieszkanie trochę. No i tak, ogarnę się trochę, to wam jeszcze coś opowiem o rzeczach, które tam ze sobą wzięłam, no ale tak, muszę tutaj... Nie wiem, co muszę, w zasadzie to nic nie muszę, ale chociaż się rozpakować powinnam. Zaczęłam się rozpakowywać i nie wiem, czy wy też tak macie. Jak przyjeżdżacie, to sprawia wam frajdę wstawienie prania. Bo mnie bardzo dużą, powiem wam szczerze, to już przygotowałam sobie rzeczy, to mam wszystkie rzeczy sportowe, także idą do prania. Mam tutaj jeszcze kilka innych. I będzie porządek po prostu od razu. Ale chciałam wam opowiedzieć o kilku rzeczach, które mi się albo sprawdziły, albo nie sprawdziły. Nie wiem, czy wy pamiętacie. Kupiłam sobie kiedyś takie dresy misguided. Tak, z tej serii Tall. Widzę, że... O tak, bo one były właśnie do... Dla wysokich dziewczyn. I ja miałam też takie pomarańczowe, co prawda ja je zniszczyłam. To znaczy one same się w ogóle bardzo szybko zniszczyły. Ale co wam chciałam pokazać, słuchajcie. Ja te spodnie wzięłam, one były nowe, ja je wzięłam na ten wyjazd. I zobaczcie, zobaczcie jakie one są zmychacone. I ja je dosłownie miałam 4-5 razy może na sobie, wiecie. Zakładałam je na przykład rano na śniadanie. Potem wieczorem chodziłam w nich tak po prostu na obiad. I żeby posiedzieć po prostu, że jak siedzieliśmy wszyscy razem, graliśmy w coś, to miałam te dresy na sobie. Może raz miałam je na jakiejś wycieczce. Ale generalnie tutaj już są zmechacone bardzo. Ja wam też kiedyś opowiadałam, te dresy w ogóle są takie, że one się mechacą na całej długości tych spodni. Tutaj właśnie widać gdzieniegdzie takie małe zbublenia i one się po prostu właśnie mechacą na całej długości spodni. To nie jest tak, że tylko na przykład w kroku, tylko tam, gdzie się obcierają, tylko wiecie, na łydkach, na kolanach, na udach, wszędzie. Są fatalne, powiem wam szczerze, że są fatalne, nie wiem jak można tak złe dresy wypuszczać, natomiast no ciężko je zareklamować, bo one chyba ze Stanów lecą, wiecie, także no ale generalnie nie polecam i to jest właśnie moja druga para, będę szukała porządnych, fajnych dresów, na te wyglądają tak po prostu po kilku razach założenia, no masakra, po prostu dla mnie masakra. Słuchajcie, druga rzecz to są kijki, powiem wam szczerze, że tak mnie cieszy, że kupiłam te kijki. To niewiele rzeczy mnie tak cieszy, naprawdę. Powiem wam, że sprawdzają się idealnie na wyjazdach. Po prostu tak ułatwiają chodzenie i w ogóle są tak fajne, naprawdę, że nie żałuję, że je kupiłam, natomiast bardzo się cieszę. I po prostu super mi się sprawdzają, bardzo wygodnie się właśnie z nimi chodzi. Na każdy wyjazd mogę je sobie zabrać i to jest naprawdę, dla mnie to jest wielkie ułatwienie, dlatego że ja mam problemy z kolanami po prostu i o wiele łatwiej mi się chodzi z kijkami. No po prostu super zakup. Naprawdę jestem bardzo zadowolona. Kolejne rzeczy, które tutaj mam, tu właśnie kosmetyki wzięłam. Wzięłam w ogóle taki krem do rąk, który jest bardzo fajny. Ja go dostałam właśnie od Aldony. On jest z... To jest jakaś marka właśnie brazylijska, także nie do dostania, natomiast bardzo fajny, bardzo ładnie pachnie, ładnie nawilża. Także miałam ten krem ze sobą. Wzięłam oczywiście moje perfumy Boss Alive. Uwielbiam. Ja nie pachną. I mam kilka rzeczy właśnie, które tak wzięłam trochę do testów. Zaczęłam używać tego toniku z marki Ren, natomiast niewiele wam jeszcze powiem, bo używałam go kilka razy. Wiecie, na wyjazdach to też tak nie do końca da się przetestować. Co ja to jeszcze mam? Wszystkim wam nie będę opowiadać, ale coś tu jeszcze wzięłam. Aha, wzięłam taki krem do stóp, bo na wyjazdach najczęściej właśnie okazuje się, że mam po prostu suche stopy i mi to przeszkadza, więc stwierdziłam, że warto ze sobą mieć jakiś krem i ten jest też bardzo dobry. No, dobry i fajny. Także kupiłam go chyba w Rossmanie jakiś czas temu, to mogę też wam polecić. Wzięłam ten żel do twarzy Uriage. Powiem wam szczerze, nie jest zły, ale nie jest też jakiś rewelacyjny. To nie jest tak, że to mój ulubiony żel w tym momencie i polecam i musicie go mieć. Niekoniecznie, jest poprawny, jest bardzo poprawny, ale muszę wam powiedzieć, że jak na taki żel właśnie, który jest do skóry mieszanej, do skóry z niedoskonałościami, do właśnie skóry takiej mieszanej i tłustej, który jest też taki, no, przeciwtrądzikowy powiedzmy, to to jest żel, który nie podrażnia tej skóry, nie przesusza jej i właśnie nie powoduje, że wiecie, ta skóra jest taka ściągnięta na przykład właśnie i przesuszona, bo niekiedy te żele właśnie takie apteczne robią coś takiego, także ten jest delikatny dla skóry, ale bardzo fajnie myje również, ale właśnie nie przesusza jej, także jeżeli szukacie czegoś takiego delikatnego, ale do skóry mieszanej, to jest ok. I ostatnia rzecz, którą mogę wam tutaj pokazać, to jest ten krem z marki Mizon, który właśnie wzięłam na wyjazd. O, Snail Repair Eye Cream. I powiem wam tak, on ma taką fajną konsystencję, pokażę wam tutaj. Fajna, kremowa konsystencja. Ja nie wiem, jeżeli znacie właśnie koreańską pielęgnację, to... to mnie się właśnie bardzo kojarzą te kremy właśnie z czymś takim, że to jest taki, wydaje się, widzicie, zwykły krem, natomiast on ma taką bardzo fajną, taką... delikatnie jakby lepką konsystencję, ale nie wiem do czego to porównać.
Dlatego, że on jest taki jakby delikatnie żelowy, ale on jest taki nawilżający. To nie jest na zasadzie takiej żelowej, że wiecie, że się wchłania i nic nie zostaje, tylko cały czas go czuć właśnie pod tymi oczami, czuć, że on nawilża bardzo ładnie właśnie okolice oczu. I tak jak mówię, no jest takie połączenie właśnie, trochę może właśnie coś jak taki, jest taki śluzowaty właśnie, że delikatnie się ciągnie, no. Nie wiem, jak Wam to wytłumaczyć, w każdym razie, no jest taka typowa konsystencja dla właśnie takich produktów koreańskich, przy czym właśnie bardzo ładnie nawilża. Nie powiem Wam, że on, wiecie, niweluje zmarszczki na przykład, że to spojrzenie od razu wydaje się takie świeże, takie od razu młodsze, bo to się nie dzieje, mam wrażenie, po prostu dobrze nawilża. Przez to, że ta skóra jest dobrze nawilżona, no to też po prostu jakby nie jest dodatkowo przesuszona, i nie podkreśla tych, no, tych załamań, które mogą się po prostu pojawiać, więc jakby mnie się wydaje, że najważniejsze jest to, żeby jednak tę skórę nawilżać. Krem jest też, tak jak mówię, poprawny. No tak jak mówię, nie zauważyłam też jakichś wielkich, spektakularnych zmian, natomiast bardzo przyjemnie się go używa i bardzo fajnie nawilża. Także jeżeli szukacie czegoś takiego, to może to być ten krem, natomiast ja go będę jeszcze dalej używać i dam Wam znać, jak już... No trochę więcej go po prostu poużywam, ale na wyjeździe również mi się sprawdził. I to chyba tyle z takich rzeczy, które chciałam Wam opowiedzieć, co mi się sprawdziło, co nie. Także, no tu jeszcze jakieś duperele. Aha, mogę Wam jeszcze powiedzieć o tej masce. Słuchajcie, ona przepięknie pachnie. To jest proteinowa zielona herbata, wegańska odżywka do włosów o średniej porowatości. I powiem tak, ona przepięknie pachnie, bardzo fajnie zachowują się w moje włosy podczas zmywania, bo czuję, że są takie idealnie nawilżone i ta woda po prostu spływa po nich idealnie, no po prostu są takie właśnie bardzo fajne, lejące. Natomiast jak one już wyschną, nie wiem właśnie, czy to jest kwestia tego, że to jest proteinowa odżywka, ale ja już miałam wcześniej proteinową i była super. Czy chodzi o tę porowatość włosów, że jest średnia i mam wysoką? Nie wiem, w każdym razie... Nie, mam wrażenie, że moje włosy delikatnie się puszą i delikatnie są takie sianowate. Może to być związane też z tym, że właśnie wiecie, na wyjeździe jest też inna woda, inna, no generalnie inna też wilgotność powietrza, inaczej się mogą zachowywać. Będę sobie na pewno jeszcze ją testować, bo jeszcze jej mi trochę zostało, natomiast nie wiem, czy ona jest na pewno do moich włosów, natomiast pachnie przepięknie, naprawdę jest bardzo, bardzo fajną odżywką, bardzo przyjemnie się jej używa, no ale będę musiała ją, wiecie, jeszcze poużywać i zobaczyć, czy tamta, którą miałam poprzednio właśnie do włosów o wysokiej porowatości, nie była lepsza i nie powinnam tamtej używać. No dobra, to już słuchajcie, wszystko z takich małych podsumowań. Idę to teraz wrzucić do prania, rozpakować, żeby był porządek. Przed wyjazdem jeszcze przyszła do mnie paczka i zrobiłam zamówienie. Słuchajcie, mówiłam Wam, że zastanawiam się, czy nie zamówić sobie jeszcze raz tych owsianek i zamówiłam. I zamówiłam jeszcze raz tę walentynkową, bo bardzo mi zasmakowała. Połączenie po prostu, wiecie, tej czekolady, malin i chyba tych jagód w czekoladzie gorzkiej i coś takiego. No różne tutaj rzeczy są. Bardzo mi zasmakowało i stwierdziłam, że jak na gotową mieszankę to jest bardzo dobra, nic nie potrzebuję w niej zmieniać. I zamówiłam sobie też taką owsiankę, którą kiedyś sobie stworzyłam, sobie ją nawet nazwałam, proszę bardzo. I tutaj właśnie mam i orzechy, i czekoladę. Wiórki czekoladowe gorzkie, płatki kukurydziane w białej czekoladzie, orzechy włoskie, z tego co widzę, ziarna różne rodzaje i chyba to wszystko. Także taka moja właśnie ulubiona owsianka i wybrałam sobie też taką tubę, bo te tuby też można wybierać, takie jak nam się podobają. Wzięłam sobie właśnie taką regionalną, powiedzmy. No i właśnie, i mam moje owsianki, także bardzo się cieszę, bo no bo tak, dzisiaj sklepy pozamykane, więc nie mam, będę miała po prostu co jeść na śniadanie w tym tygodniu, bo też nie wiem, kiedy wybiorę się na zakupy, także będę miała owsianki. Mam wrażenie, że taki dzień powrotu to trzeba poświęcić na trochę odpoczynek i trochę ogarnianie różnych rzeczy, bo ja sobie tutaj już trochę posprzątałam i trochę odpoczęłam. I powiem Wam, że czuję się w ogóle zmęczona, czuję się tak, że chętnie bym się położyła spać już. Wiecie, jestem bardzo niewyspana, dlatego że dzisiaj po pierwsze wcześnie wstaliśmy, po drugie ta podróż była bardzo szybka i taka bezproblemowa, natomiast... W międzyczasie też zdarzyło mi się przysnąć po prostu, bo nie mogłam wytrzymać. Prawdopodobnie zmieniło się ciśnienie, może ta pogoda. Wiecie, tutaj przyjechaliśmy do Warszawy i mówiłam, że to jest takie zachmurzone niebo, takie coś tam mrzyło, w ogóle zupełnie inna pogoda niż była w Zakopanem, więc może to. Może też zmiana klimatu po prostu, wiecie, no w górach jednak to ciśnienie też jest trochę inne, więc może dlatego. I czuję się taka trochę zmęczona, w ogóle zdrzemnęłam się chyba ze dwa razy nawet, coś tam oglądałam i się zdrzemnęłam, bo nie mogłam wytrzymać, więc tak trochę ogarnęłam, trochę posprzątałam, trochę poukładałam rzeczy, a trochę właśnie sobie czegoś pooglądałam.
Ale mam ochotę iść spać, więc tak pomyślałam, że może zakończę lepiej tego vloga. Jeszcze tylko na koniec Wam opowiem moje przemyślenia, bo mam wrażenie, że za dużo się do Was też nie odzywałam na tym wyjeździe i powiem Wam, że trochę chyba było mi to potrzebne. Po prostu pokazałam Wam i też chciałam na pamiątkę zatrzymać te najpiękniejsze momenty, te najfajniejsze, te, które też mi przypominają po prostu, jakie góry są piękne, jak fajnie tam spędzać czas, jak można tam aktywnie spędzać czas, jak można tam aktywnie wypoczywać. I na mnie to jest najważniejsze. Ja Wam też powiedziałam chyba w którymś vlogu właśnie, że wiecie, ja jak jeżdżę na wyjazdy, ja nie myślę o tym, gdzie zrobić najładniejsze zdjęcie, żeby ono było najpiękniejsze i w ogóle, wiecie, nie wiadomo co Wam pokazywać, jakieś szaleństwa, jakieś po prostu wymyślać, nie wiadomo jakie rzeczy, żeby to, nie wiem, żeby to się klikało albo żeby to po prostu było coś wyjątkowego. No, ja wybieram takie rzeczy, które do mnie przemawiają, które ja chcę robić i po prostu... No to były te najlepsze momenty. Ja się bardzo dobrze czuję w górach. Mnie wystarcza to, że ja tam jestem. Wystarcza mi to, że na przykład ja się zmęczę. Dlatego też jest taka sytuacja, że wielu rzeczy nie mogę Wam pokazać. Dlatego, że w tym momencie, kiedy na przykład idę po kolana w śniegu, nie da się nagrywać. Kiedy idzie się po lodzie, nie da się nagrywać. Dlatego, że po prostu chwila nieuwagi sprawia, że wiecie, coś może się wydarzyć na przykład, coś może się stać. A no nikomu na tym, prawda, nie zależy. Należy uważać po prostu. Więc to są takie momenty, które właśnie nie sprzyjają do końca nagrywaniu, no i tak to potem wychodzi, że jakby duża część dnia na przykład jest wycięta, tego nie ma nigdzie, no bo też nie, no nie ma jak nagrywać, ale mimo wszystko muszę przyznać, że no wiecie, te miejsca, gdzie byliśmy, ta aura, ten krajobraz w ogóle, no to jest coś, dla mnie to jest coś wyjątkowego i coś, zima w górach jest tak wyjątkowa, tak przepiękna i tak, nie wiem, on sprawia, że ja czuję się szczęśliwa. I wystarczy mi, że ja tam po prostu jestem, że ja popatrzę i ja się czuję szczęśliwa. I uważam, że to jest tak wyjątkowy moment, dlatego że, wiecie, w góry można pojechać cały rok, ale żeby był śnieg, żeby tak pięknie, na przykład, wiecie, świeżo napadany śnieg, żeby było biało, to nie zawsze też, no nie zawsze w tym momencie akurat, kiedy tak jest, można jechać i uważam, że to jest właśnie ten wyjątkowy moment, bo jak łatwiej trafić po prostu jak nie ma śniegu. Co prawda każda pora roku, mam wrażenie, w górach jest piękna, dlatego że chyba wiosną tylko nie byłam w zeszłym roku, ale byłam i zimą i chyba nawet dwa razy i zimą i latem i jesienią i uważam, że tam jest przepięknie. Każda pora roku ma swój urok, natomiast ja bardzo lubię zimę w górach właśnie. I ten wyjazd był dla mnie też o tyle wyjątkowy. W ogóle ja nie wierzę w to, że ja już wróciłam. Wiecie co, ja tak, ja nie wiem, tydzień temu się pakowałam, jechałam. Myślałam, matko, jak ja dawno nie byłam w ogóle na takim tygodniowym wyjeździe, żeby wiecie, żeby to był cały tydzień. Bardzo dawno. I tak pomyślałam, kurczę, czy to nie za długo trochę w ogóle. Już pomijam fakt, że najtańszy nie był. Ale ostatnio właśnie wiele osób mówiło o tym, że wyjazdy w Polsce wcale nie są tanie. I tak to wygląda po prostu. Ale powiem Wam, że niczego nie żałuję. Do tego mieliśmy właśnie jeszcze jedzenie w tym hotelu, który Wam pokazywałam. Ja nie wiem, czy to był Czarny Potok. Nie chcę skłamać, tam na pierwszym vlogu chyba właśnie jest też nagrane, co to za hotel. Tam było jedzenie, które było też bardzo dobre. Także w ogóle powiem Wam, że to, co też w międzyczasie powiedziałam, że jak ja mam zaplanowane jakieś wyjazdy, to ja mam wrażenie, że ja więcej oszczędzam. I powiem Wam, że góry to jest w ogóle takie miejsce, jak nie idziecie na Krupówki, jak nie idziecie gdzieś tam, to po prostu nie wydaje się pieniędzy i to jest piękne, dlatego że nie ma gdzie ich wydawać i jakoś nie ma takiej potrzeby, po prostu wiecie, wychodzicie rano, idziecie na szlak, wracacie, jesteście zmęczeni, jecie, odpoczywacie i następnego dnia to samo. I to jest taki piękny czas, że, że mnie jest wtedy naprawdę o wiele łatwiej. No chyba, że właśnie pójdzie się na Krupówki, to coś tam zawsze można znaleźć, natomiast my nie byliśmy tym razem i jakoś tam też wcale nie żałuję. Mimo tego uważam, że to był piękny wyjazd, ale był też dla mnie trudny, powiem Wam. Ja przez pierwsze dni nie do końca umiałam się nim cieszyć, jakby myślami byłam gdzie indziej i na szczęście po kilku dniach, wiecie, okazało się, że nie ma się czym martwić i jakoś tak pozwoliłam sobie też na to, żeby cieszyć się po prostu tym, gdzie jestem, ale przez pierwsze dni było mi naprawdę trudno i nie mogłam się jakoś tak troszkę ogarnąć, trochę tak czułam się nieswoje, czułam się dziwnie, czułam się też bardzo wycofana.
bo musiałam sobie pewne rzeczy poukładać, musiałam sobie pewne rzeczy przemyśleć. Niektóre rzeczy też nie zależą od nas, więc no. Ale mimo wszystko po prostu wyjazd i ten dystans, którego się nabiera właśnie na takim wyjeździe, ten odpoczynek, coś niesamowitego. Ja tak odpoczęłam, ale tam było tak cudownie, że ja bym tam mogła spędzić kolejny tydzień albo dwa tygodnie i tak mi było dziwnie wracając tutaj, tak nie do końca wierzę w to jeszcze. Wiecie co, mam takie wrażenie, wiecie, że jutro już do pracy i w ogóle wszystko od nowa to samo. I to był taki jeden, taki moment, wiecie, taki też krótki moment jak na te ostatnie miesiące, które właśnie wyglądają bardzo, bardzo podobnie jednak. No. Ale bardzo się cieszę, że pojechałam. Było pięknie, było po prostu pięknie. Moja koleżanka też mówi, że idealnie, tak jak chciałam, po prostu przez cały tydzień była idealna pogoda do chodzenia i ostatniego dnia spadł śnieg, czyli tak jak chciałam, tak jak marzyłam, żeby zobaczyć jeszcze właśnie śnieg w górach, no. Coś pięknego. Także kończę, słuchajcie. Mam nadzieję, że vlogi Wam się podobały. Teraz będą vlogi domowe. tak myślę właśnie. Także... cóż, będę się z Wami żegnać, widzimy się już niedługo, a ja postaram się jakoś wytrzymać może do 20, żeby chociaż nie iść spać, bo jak przecież pójdę teraz, to obudzę się, że przed północą pewnie nie będę mogła spać. Dobra, także życzę Wam wszystkiego dobrego, dajcie znać, czy byliście w górach może zimą, może Wam się zdarzyło ostatnio. Teraz w ogóle widziałam, że zamknęli Mazury, tak, Warmii i Mazury. Także też podejrzewaliśmy, wiecie, że nie wiadomo jak będzie, wyjedziemy, możliwe, że będzie tak, że zaraz znowu wszystko pozamykają i nie będzie można nigdzie jechać, także w sumie to był idealny moment, idealna pogoda, wszystko idealnie się zgrało po prostu, nikt sobie nie zrobił krzywdy, no, wyjazd idealny, także żegnam się z Wami, widzimy się już niedługo, do zobaczenia, pa!